kopię ceramiczny rzeźb Parputtów z ogrodu Różanego Pałacu w Wilanowie. Widoki ogrodu Różanego. Na pierwszym planie krzewy róż, w tle spacerowicze i pałac. To duży barokowy budynek pomalowany na żółto i biało. Ogród Różany Pałacu w Wilanowie zdobi zespół XIX-wiecznych rzeźb ceramicznych wykonanych w warsztatach brandenburskich. Na wangach schodów prowadzących na pergolę stoją cztery rzeźby przedstawiające pary Puttów. Po dwie pary przy każdych schodach. W przeszłości rzeźby te poddawane były parokrotnie pracom konserwatorskim i restauratorskim. Niemniej jednak ze względu na warunki ekspozycji zewnętrznej zdecydowano o przeniesieniu ich do pawilonu rzeźby Wilanowskiego Muzeum i umieszczeniu w ogrodzie Różanym kopii wykonanych w ceramice. Pod tytuł Prace konserwatorskie. Pary Puttów na kwadratowych postumentach. Głowami i wzniesionymi rękami chłopcy podpierają wsporniki. Po zdemontowaniu rzeźb przeprowadzono niezbędne zabiegi konserwatorskie. Dotyczyły one przede wszystkim oczyszczenia powierzchni, usunięcia osłabionych kitów pochodzących z wcześniejszych prac oraz uzupełnienia drobnych ubytków. Konserwatorzy czyszczą posągi i uzupełniają uszkodzone partie. Do podstaw rzeźb przykręcono wykonane z aluminium ramki, które stanowią ich wzmocnienie i jednocześnie zabezpieczają krawędzie przed możliwością mechanicznego uszkodzenia. Pod tytuł Modele do wykonania kopii. W trakcie prac konserwatorskich zdjęto formy silikonowe z poszczególnych elementów rzeźb. Formy te posłużyły do wykonania gipsowych odlewów, będących modelami dla opracowania ceramicznych kopii. Rzeźbiarz wykonuje sztywną warstwę formy. Na warstwę elastycznego silikonu szpachelką nakłada biały gips. Na podstawie uzyskanej silikonowo-gipsowej formy rzeźbiarz przygotowuje gipsowe odlewy. Po zaschnięciu silikon jest elastyczny i łatwo odchodzi od powierzchni posągu, nawet w głębokich załamaniach i wąskich szczelinach. Gipsowe modele posłużą do wykonania kolejnych gipsowych form przystosowanych do robienia wycisków w glinie. Pod tytuł Ceramiczne kopie. Dalsze prace polegały na wykonaniu kolejnych form, tym razem z gipsu. Po ich wysuszeniu można było przystąpić do modelowania kopii w masie ceramicznej. Poszczególne elementy rzeźbiarskich kompozycji po wyjęciu z form połączono, korzystając z naturalnej spoistości wilgotnej gliny. Rzeźbiarz wypełnia białe gipsowe formy brunatną glinianą masą. Dokładnie ugniata glinę. Najpierw dociska ją rękami. Później pomaga sobie drewnianym narzędziem przypominającym trzonek młotka. Następnie wykonano niezbędne drobne retusze i pozostawiono rzeźby do wyschnięcia. Rzeźby przed wypaleniem mają szaro-brązowy kolor wilgotnej gliny.
Proces wysychania musi odbywać się bardzo powoli i w tym wypadku trwał około 4 tygodni. Na koniec rzeźby dosuszono jeszcze w piecu i poddano wypałowi. Rzeźbiarz otwiera ogromny, błyszczący piec ceramiczny, odsłaniając w komorze gotową kopię wypaloną na jasny, kremowy kolor. Mężczyzna wyjmuje rzeźbę wraz z podstawą z pieca za pomocą specjalnego wózka widłowego. Robi to bardzo powoli i ostrożnie. W ten sposób powtórzono oryginalną XIX-wieczną technikę produkcji ceramicznych rzeźb. Dwaj mężczyźni ustawiają kopie rzeźby w ogrodzie. Zabytkowe rzeźby z przedstawieniami par puttów eksponowane są obecnie w pawilonie rzeźby. Znajduje się on nieopodal ogrodu różanego, gdzie stanęły ich ceramiczne kopie, wpisując się w pejzaż i atmosferę tego wyjątkowego miejsca wilanowskiej rezydencji królewskiej. Na posągi padają promienie słońca, załamują się na kędzierzawych włosach chłopców i fałdach spływających im po plecach tkanin. Wydobywają drobne detale ich twarzy. Kierownik zespołu doktor habilitowany Jacek Martusewicz. Kopie ceramiczne, kafelarnia Kafelkar i Rafał Karny. Prace konserwatorskie Antoni Ciężkowski, Dominika Jaroszewicz i Katarzyna Kowalska. Zdjęcia Jacek Martusewicz. Muzyka Karim Martusewicz. Logo firmy Karamejkos Jacek Martusewicz. Logo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.